Dzień dobry, kochani. Witam Was w miesiącu lutym. Fajnie, bo już coraz bliżej wiosny. Mam nadzieję, że luty szybko nam minie i wiosna będzie tuż, tuż. Ponieważ ostatni filmik był bardzo taki, bym powiedziała, szary, bury, pokazywałam bulwy z ziemią, jak zeschnięte są, nie był zbyt kolorowy. Tak obiecałam sobie, że dzisiejszy filmik, ze względu na to, że już mamy właśnie miesiąc luty, zrobię taki barwny, kolorowy, z taką nadzieją na wiosnę. Także w pierwszej części Wam pokażę właśnie te kolorowe roślinki, które sobie właśnie teraz, dokładnie wczoraj przyszły z przesyłką, a w drugiej części zrobimy wysiew, w moim przypadku pierwszych kwiatów już, bo luty mamy, no i pierwszych warzyw. Także Was serdecznie zapraszam na ten film. Jak widzimy, mamy tutaj taką małą gromadkę roślinek. Są to niewielkie roślinki, aczkolwiek bardzo, bardzo kolorowe i bardzo śliczne. I takie roślinki już, nie, większość z nich miałam w swojej kolekcji, aczkolwiek coś się im złego stało, więc musiałam ponowić zakup i już Wam je powolutku pokazuję. Tutaj mamy Philodendrona birkina z taką właśnie doniczką, taką podstawką, osłonką, może tak powiem. Birkin, więc pewnie znacie, większości Was ma. Ja akurat nie miałam, polowałam na niego, jakoś mi się nie udawało. No i wreszcie był za parę złotych. Także jestem z niego bardzo zadowolona, bardzo ładnie wygląda i bardzo mi się ładnie prezentuje w mojej kolekcji kwiatów. Obok filodendrona stoją trzy sadzonki, takie niewielkie, fittoni, czyli niedośpianów. Miałam już te niedośpiany, taki, dokładnie taki sam kolorek, różowo-zielony i ten biały również, ale niestety przędziorki dały im radę. Musiałam się ich pozbyć, bo po prostu no walka była nierówna, niestety nie dawałam z nimi rady i kwiatki padły, więc była akurat bardzo fajna okazja. One są z kokaflory, tak w ogóle. I były trzy chyba za 15 zł, więc po prostu stwierdziłam, że sobie je muszę wziąć. Ten jest taki, widzicie, mocny kolorek, bardzo fajny. I stwierdziłam, że może sobie zrobię z nich las w słoiku, bo nie mam takiej dekoracji. A ponieważ właśnie fitonie bardzo dobrze nadają się do takich szklanych pojemniczków i bardzo dobrze tam sobie radzą, więc być może je w taki sposób wykorzystam. Zakupię tylko właśnie ten odpowiedni duży słój. Oczywiście nie wszystkie one pójdą, bo one są tutaj dosyć gęste, więc pewnie byłaby to za gęsta kompozycja, ale na pewno część z nich wykorzystam i zrobię sobie właśnie taki las w słoiku. Więc już Was pewnie zapraszam na kolejny filmik, bo pewnie taki on będzie. Będzie to pierwszy mój las w słoiku, także sama jestem ciekawa, jak to mi wyjdzie, ale takie kolorki myślę, że będą bardzo fajnie wyglądały. Także taki jest plan i przechodzimy do kolejnych roślinek. Tutaj mamy aglaonemy. Tej roślinki nie miałam, tej odmiany nie miałam, to jest odmiana Red Valentine, o takich właśnie, jak widzicie, pięknych różowo-zielonych liściach. To listko, że jest bardzo ładnie rozwinięte, więc tutaj widać idealnie ten kolor. Ten jeszcze słabo się rozwija, ale przepiękne ubarwienie. Aglaonemy są łatwe w uprawie. Mam jedną dużo, dużo większą, która rośnie bez problemów, także chciałam kolejny nabytek sobie nabyć. Ona jest malutka, więc będzie mi, mam nadzieję, sobie od początku rosła. Będę sobie ją obserwować, jak to rośnie. Tutaj mamy obok starca Rowleya, czyli taki sznur pereł. Miałam tą roślinę już kilka razy. Dwa razy zamawiałam i przesłanie mi po prostu przemarzniętą, bo też właśnie okresem zimowym. Po prostu od razu po kilku dniach po przesyłce padła. Potem kolejny raz mi się udało i bardzo fajnie mi ten starzec rósł. Nie było z nim nawet żadnych problemów, bo to nie jest jakaś trudna w uprawie roślina. Tylko potem po prostu te pełnowce, o których mówiłam wcześniej, przeszły widocznie z fitonii i po prostu też nie dałam z nimi rady i ta roślinka mi wtedy padła. Także zobaczymy, czy ta się uda. Mam nadzieję, że tak, że teraz będzie zdrowa i nic jej nie będzie dolegało. I obok mamy jeszcze kalateę. Tej odmiany też nie mam. To jest odmiana Orbifolia. Bardzo mi się podoba. Nie wiem, czy się u mnie uchowa, bo to już jest troszkę trudniejsza roślinka w uprawie, chociaż może tak niekoniecznie. Wysoka wilgotność, zraszanie z tego, co czytałam. I powinniśmy dać radę. One są w takich naprawdę malutkich, jak widzicie, doniczkach. Póki co za 2 tygodnie je zostawię, tak żeby się zaklimatyzowały u mnie w domu. Nie będę im sprawiać żadnego szoku. Zobaczymy, jak z fitoniami, kiedy mi przyjdzie ten słój.
i wtedy może z Witonie będę właśnie chciała przesadzić do tego słoja. Natomiast te jeszcze zostawimy tak gdzieś może w połowie lutego, będę je przesadzać do większych doniczek. I przechodzimy na drugą część filmu. Będziemy teraz wysiewać pierwsze nasiona roślin i warzyw. Dobrze, moi drodzy, zacznijmy może od tego, co w ogóle będę wysiewać. Moje pierwsze wysiewy w lutym, bo już pewnie niektórzy z Was może już coś wysiewali w styczniu, bo można było, aczkolwiek ja dopiero zaczynam wysiew, będzie to wysiewanie, jeżeli chodzi o warzywa, to będzie to seler i naciowy, i korzenny, ponieważ zazwyczaj, to moja mama wysiewa takie i teściowa warzywa i zazwyczaj one sobie kupią gotowe już rozsady selerów, to ja w tym roku postanowiłam, że sama spróbuję wysiewu i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także za chwilkę będziemy wysiewać te dwa selery. I jeżeli chodzi o kwiaty z kolei, to w lutym wysiejemy rodofitona, ponieważ on bardzo powoli wschodzi i te wschody są bardzo nieregularne. I jeszcze spróbujemy pui. Puja alpestris. Nie wiem, czy ktoś wysiewał. Jest to roślinka typowo egzotyczna, aczkolwiek w doniczkach u nas, w naszym klimacie, może być spokojnie uprawiana. Zobaczymy za chwilkę nasionka. Mamy tutaj pojemniczki, do których będziemy wysiewać nasionka. Zacznę może od selera naciowego. Niestety jedną ręką będzie mi ciężko pokazać. Te nasionka są bardzo, bardzo drobne. Oczywiście wszystkich nie użyję. Jak widzicie, tutaj podpisałam sobie, zrobiłam takie trzy, są tutaj przedziałki. Jakiś pojemnik po ciastkach, tylko po prostu poprzebijałam od spodu dziurki, żeby miały odpływ. I podpisywałam, że tutaj będzie naciowy, korzeniowy i tutaj będzie miejsce na puje. Kiedy mi wzejdą te siewki, będziemy je przepikowywać do takich oto tu, jak widzicie, szklarenek. Napełnimy ziemią i mam takich szklarenek kilka, także w tym będą już docelowo sobie rosły. A póki co będę wysiewała właśnie te nasionka tutaj. Dobrze, mamy seler wysiany, zaraz wysiejemy seler korzeniowy. Troszkę tylko tutaj palcem poprzyklepuję te nasionka. Potem zmoczymy to delikatnie wodą, popryskamy. I biorę się za seler korzeniowy. Odmiana Albin. Nasionka są niemalże identyczne. Wysiewam oczywiście tylko część. Dobrze, wystarczy. I znowu przyklepuję do ziemi. Jeszcze nie powiedziałam, że właśnie seler naciowy z kolei. Mamy odmianę Zefir, natomiast korzeniowy Albin, tak jak mówiłam. Ok, i za chwilkę to będziemy pryskać. No jak już jesteśmy tutaj, potrzebujemy może nasionka pui w trzeciej przegrodzie. Ja o pui trochę Wam opowiadałam, pokazywałam zdjęcia w przedostatnim filmie, kiedy pokazywałam nasiona, jakie sobie zakupiłam. Kogoś bardzo interesuje ta roślina, bardzo jej egzotyczna, to bardzo proszę, aby właśnie móc sobie o tej roślince poczytać, a może ktoś się skusi akurat do wysiewu tej rośliny. Ją możemy wysiewać o każdej porze roku, więc nie tylko wiosną. Ja już się wcześniej przyjrzałam, te nasionka są mikroskopijne, jakby Wam to pokazać w ogóle. Ja mam bardzo dobry wzrok, a i to, jak widzicie, no takie są, maluteńkie są, ale i damy radę z tym sobie. Także biorę drugą rękę i wysiewam. Delikatnie przyklepuję, nasionka już są w ziemi. Nie było nawet tak źle, jak myślałam, że to będzie, bo akurat wszystkie wypadły z tej siateczki do ziemi, więc tylko je przyklepałam. I pryskam wodą i przechodzimy do rodofitona. I mamy tutaj nasionka rodofitona. Są one tak samo bardzo niewielkie. Jest ich tylko 6 w opakowaniu. Jak widzicie, mam 2 opakowania. Przeczytałam właśnie, że schodzą bardzo powoli i nieregularnie. Dlatego taka pani poleciła mi, która to uprawia, tą roślinę, aby sobie spróbować je po prostu na mokre waciki rozsypać. I zaraz to zrobię tutaj. Jak widzicie, mam to przygotowane, zmoczone i będę je wysypywać właśnie na te waciki. Drugie natomiast opakowanie spróbuję normalnie wysiać do ziemi i zobaczymy, jak z tymi wschodami będzie. Nasionka wysiane, podpisane. Będę je musiała teraz wszystkie przykryć osłonkami, aby utrzymywały stałą wilgotność i żeby miały też cieplej. Przenoszę je do innego pomieszczenia, gdzie jest najcieplej.
Tam będą miały też widno, no i oczywiście wilgotno. I będziemy czekać na pierwsze schody. No i tak właśnie wyglądały moje pierwsze siewy. Mam nadzieję, że coś z tego będzie. A jak u Was? Jak wysiewacie już jakieś roślinki? Pewnie tak, napiszcie. Ja ze swojej strony tyle dzisiaj. Zapraszam na kolejny odcinek, gdzie będziemy robić las w słoiku, właśnie z roślinek niedośpianów, które zakupiłam. I tyle na dzisiaj. Trzymajcie się cieplutko. Miłego dnia życzę. Pa, pa.